Cześć, nazywam się Janusz Żbicki i w tym nagraniu zademonstruję, w jaki sposób możemy utworzyć nowy notes zajęć w usłudze Class Notebook oraz skonfigurować go do pracy z naszymi uczniami. Po zalogowaniu się na swoim koncie Office 365 przechodzę do usługi Class Notebook. W ten sposób uzyskuję dostęp do strony pozwalającej na zarządzanie moimi notesami. Rozpocznę więc od utworzenia nowego notesu dla zajęć. Po wybraniu tej opcji uruchamia się kreator nowego notesu. Powinniśmy na początek wpisać nazwę, pod jaką nasz notes będzie widoczny dla nas oraz naszych uczniów. Zgodnie z przykładem, dobrze jest użyć nazwy właśnie mówiącej coś zarówno nam, jak i naszym podopiecznym. Klikam więc w polu wpisywania nazwy. Ponieważ uczę informatyki, to wpiszę nazwę informatyka, a po przecinku dodam, dla której klasy notes jest przeznaczony. Zamiast oznaczać klasę za pomocą nazw typu 3A, 5B, lepiej wprowadzić rocznik przyjścia danej grupy uczniów do szkoły, a ewentualnie dodać na końcu literkę oznaczającą konkretną klasę w tym roczniku. Dzięki temu nie będzie potrzeby zmiany nazw co roku, jeżeli byśmy taki notes chcieli używać więcej niż tylko przez jeden rok szkolny. Wybieram następnie przycisk Dalej. Kreator pokazuje mi, że nasz notes będzie podzielony na domyślne trzy części. Obszar współpracy, gdzie będziemy my mogli edytować zawartość, ale również tą zawartość będą mogli edytować nasi uczniowie. Wszyscy będziemy mieli te same uprawnienia. Bibliotekę zawartości, którą będę ja edytował jako nauczyciel, natomiast moi uczniowie będą mogli tylko wyświetlać i kopiować z niej notatki. Natomiast trzecia część będą to notesy uczniów. Ja jako nauczyciel będę mógł tam edytować i robić dowolne rzeczy z notatkami powstającymi w tych notesach. Będę widział wszystkich moich uczniów, natomiast uczeń będzie widział tylko zawartość swojego notesu, nie będzie miał dostępu do notesów innych uczniów i oczywiście będzie mógł tam wprowadzać dowolne zmiany, na przykład wykonując zadane prace. Przechodzę więc do kolejnego kroku konfiguratora. Opcjonalnie w tym kroku mogę dodać nauczyciela, który będzie współprowadził ze mną notes. Wystarczy wpisać jego nazwę bądź e-mail w dostępnym polu. Ja jednak nie mam takiej potrzeby, żeby współdzielić mój notes z innym nauczycielem, więc przechodzę do następnego kroku. W tym kroku mogę dodać do mojego notesu uczniów, którzy będą mieli do niego dostęp. Mogę to zrobić na kilka sposobów. Mogę wprowadzić na przykład imię danej osoby bądź nazwisko. Kiedy zacznę je wpisywać, automatycznie z książki globalnej zostaną mi wyświetlone podpowiedzi. Mogę, najeżdżając na dane nazwisko, upewnić się, że to jest ten adres e-mail, o który mi chodzi. Jeśli tak, po prostu kliknąć na tą osobę. W ten sposób ręcznie mogę dodać wszystkich uczniów. Zamiast tego mogę usunąć tego pojedynczego ucznia i wprowadzić nazwę grupy. Na przykład klasa. Zostają mi wyświetlone podpowiedzi. W tym momencie mogę wybrać tą grupę uczniów, którą chciałbym dodać do mojego notesu. Jest to zdecydowanie szybszy sposób niż wprowadzanie wszystkich uczniów pojedynczo. Przechodzę więc do następnego kroku. Przez chwilę będzie trwało pobieranie imion i nazwisk uczniów z wprowadzonych przeze mnie grup. I mogę zadecydować, jakie zakładki, czy inaczej sekcje, będą widzieli uczniowie w swoich notesach. Domyślnie są cztery zdefiniowane sekcje. Materiały informacyjne, notatki z zajęć, zadania domowe oraz testy. Jeżeli któreś z tych sekcji nie są mi potrzebne, mogę je najzwyczajniej w świecie odznaczyć. Na przykład testów nie będę tworzył. Jeżeli chciałbym dodać swoją sekcję, na przykład projekt edukacyjny, wystarczy skorzystać z opcji Dodaj więcej i wprowadzić nazwę tej sekcji. Projekty edukacyjne. OK. Jeżeli oczywiście popełnię jakąś literówkę, w każdej chwili mogę ponownie najechać na daną opcję i zmienić jej nazwę, wprowadzając niezbędne poprawki. Kiedy upewnię się, że mam już takie sekcje, jakie mi chodzi, wystarczy przejść w kreatorze dalej. Otrzymam podgląd, w jaki sposób będzie wyglądał mój notes. Będę widział więc ja jako nauczyciel obszar współpracy, bibliotekę zawartości oraz wszystkich moich uczniów notesy. Z kolei każdy uczeń będzie widział obszar współpracy, bibliotekę zawartości, ale tylko swój notes uczniowski wraz z zakładkami, które właśnie zaprojektowaliśmy.
Jeżeli wszystko się zgadza, mogę przejść do utworzenia notesu. Gdy proces konfiguracji się skończy, dostaniemy stosowną informację. Teoretycznie moglibyśmy już otworzyć nasz program, na przykład w wersji online, i zacząć korzystanie z notesu. Ja jednak chciałbym skonfigurować dla niego dodatkowe opcje, dlatego zamiast przechodzić do samej aplikacji OneNote Online, przejdę do strony głównej zarządzania notesami zajęć. Następnie wybiorę narzędzie zarządzanie notesami. Po jego uruchomieniu muszę odszukać notes, w którym chciałbym dokonać zmian. Po odszukaniu go na liście mam dostępnych kilka opcji. W razie czego mogę w każdej chwili zmodyfikować zakładki, czyli sekcje widoczne w notesach moich uczniów. Bardzo dobrym pomysłem jest włączenie grupy sekcji tylko dla nauczyciela poprzez kliknięcie na odpowiednim hiperłączu. Dzięki temu będę miał w notesie klasowym sekcję, do której nie będą mieli dostępu moi uczniowie, gdzie będę mógł prowadzić notatki na temat ich postępów, ocen, bądź przygotowywać karty pracy, których jeszcze nie chciałbym im udostępnić. W razie potrzeby tutaj także będę mógł zablokować obszar współpracy, tak by uczniowie nie mogli w nim dokonywać żadnych zmian, na przykład na czas oceny projektów grupowych, które uczniowie zamieścili właśnie w tym obszarze. W tym miejscu również mogę nadać dodatkowe uprawnienia do obszaru współpracy. Jeżeli wybiorę tą opcję, pojawi się dodatkowe okienko konfiguracyjne, które pozwoli mi utworzyć w obszarze współpracy na przykład sekcje dla poszczególnych grup projektowych. Poprzez kliknięcie na hiperłączu dodaj sekcję mogę wprowadzić na przykład grupa pierwsza, nazwę dla sekcji oraz zaznaczyć na liście uczniów, którzy będą mieli do tej sekcji pełen dostęp. Pozostałym uczniom mogę udzielić dostępu tylko do odczytu, aby mogli na przykład podglądać postęp swoich kolegów w pracy nad projektem grupowym. Jeśli jednak każda z grup będzie pracowała nad swoją wersją dokładnie tego samego tematu projektowego, wówczas lepiej takiego dostępu nie udzielać. Ja tutaj nie udzielę dostępu innym uczniom i każę stworzyć nową zakładeczkę. Po jej skonfigurowaniu pojawi się informacja, że została stworzona zakładka grupa pierwsza i trzech uczniów ma do niej dostęp. Dokładnie w ten sam sposób mogę stworzyć kolejne sekcje dla kolejnych grup zajęciowych. Po stworzeniu odpowiednich sekcji dla grup projektowych mogę wybrać przycisk Zamknij. Po dokonaniu odpowiedniej konfiguracji mojego notesu klasowego mogę go już otworzyć w aplikacji OneNote Online. Notes od tego momentu jest już gotowy do użycia i możemy zacząć z niego korzystać wspólnie z uczniami. Podczas tworzenia notes jest uzupełniany treściami domyślnymi opisującymi, w jaki sposób działa. I tak na zakładce Witam mamy kilka stron, które ogólnie opisują jego przeznaczenie. Znajdziemy tutaj także hiperłącza do dodatkowych materiałów multimedialnych. W sekcji Biblioteka Zawartości domyślnie znajduje się tylko jedna sekcja omawiająca używanie Biblioteki Zawartości z jedną stroną zawierającą jej opis. Podobnie będzie w obszarze Współpracy. Tutaj znajdziemy sekcję dotyczącą używania tego obszaru oraz sekcje stworzone dla grup zajęciowych, właściwie grup projektowych w ramach naszego notesu zajęć. Sekcje tylko dla nauczyciela, której nie będą widzieli uczniowie, także ze sekcją, w której znajdziemy stronę z jej opisem, jak również notesy naszych poszczególnych uczniów. W tych znajdziemy takie sekcje, takie zakładki, jak zaprojektowaliśmy podczas tworzenia naszego notesu, czyli m.in. materiały informacyjne, notatki zajęć, zadania domowe oraz projekty edukacyjne. Jeżeli zarówno my, jak i nasi uczniowie przyzwyczajeni już jesteśmy do korzystania z notesów zajęć w programie OneNote Class Notebook, wówczas wszystkie treści domyślne możemy na początku usunąć. Wystarczy z Biblioteki Zawartości usunąć sekcję Używanie biblioteki. Z obszaru współpracy sekcję Używanie obszaru współpracy. I podobnie w sekcji Tylko dla nauczyciela korzystanie z obszaru nauczyciela. Podobnie usunąć można wszystkie notatki z zakładki Witam.
tak aby nie wprowadzały zamieszania. W to miejsce można dodać nową stronę informującą, co to jest za notes. Po usunięciu domyślnych treści nasz notes jest już gotowy do użytkowania przez nas i przez naszych uczniów. Możemy tam zacząć zamieszczać wspólne materiały, informacje, rozwiązywać zadania, czy też tworzyć notatki z lekcji z użyciem na przykład tablicy multimedialnej. Dziękuję za uwagę. Myślę, że to dobry czas, żeby wypróbować notes klasowy na waszych zajęciach.